Szanowna Pani Prezydent, Pani Starościno, drodzy zaproszeni goście, chciałem dołączyć się w tym momencie do życzeń i przekazać na ręce list Marszałka Województwa Śląskiego, który również dołącza się do życzeń. Chciałem przede wszystkim podziękować Panu Przewodniczącemu Sejmiku, Panu Andrzejowi Gościniakowi, że znalazł czas i tutaj po pierwsze przyjechał, po drugie, że od samego początku pilotował sprawę związaną z odznaczeniem i to, że kapituła jednogłośnie tak zadecydowała, to ja wiem, że to jest Pana zasługa i za to bardzo z tego miejsca chciałem podziękować. Proszę Państwa, myślę, że w sporcie trzy elementy decydują o tym, żeby odnieść sukces. Po pierwsze, to jest przyjazny samorząd. Po drugie, to działacze i trenerzy, którzy z pasją wykonują to, co robią. I po trzecie, to młodzież, która przychodzi. Te trzy elementy tworzą wynik i tworzą sukces. Dlatego życzę, żeby w przyszłości, bo to nie jest ostatni jubileusz, żeby w przyszłości właśnie te trzy istotne elementy ze sobą współgrały, a wtedy będziemy świadkami jeszcze nie jednego pięknego jubileuszu. Wszystkiego dobrego.